Internetowe tablice wiejskie, dostępne pod adresem wiesplus.pl/tablica, umożliwiają mieszkańcom obszarów wiejskich wymianę informacji i różnorodną komunikację. Każdy mieszkaniec ma dostęp do tablicy swojej wsi i tablicy gminy na ekranie telefonu lub komputera. Wójt komunikuje się na co dzień z wieloma różnymi grupami, mieszkańcami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi czy firmami. Na bieżąco ma stały kontakt z sołtysami i radnymi. Ważne, żeby była to komunikacja dwustronna i to także między poszczególnymi grupami. Na internetowych tablicach wójt umieszcza nie tylko ogłoszenia, ale i alerty. Mogą być one łatwo zapisywane i przekazywane dalej. Na bieżąco wójt wysyła grupowy SMS, szybki komunikat dobrze widoczny na górze tablicy każdej wsi w gminie. A w minutę po zadaniu przez mieszkańca pytania może opublikować na tablicy odpowiedź. Wójt uczestniczy w działaniach mieszkańców poszczególnych wsi przez ich strony internetowe, fora czy inkubatory przedsiębiorczości. Tablice umożliwiają dwustronną wymianę informacji z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i firmami. Z jednej strony wójt umieszcza na tablicy istotne dla nich informacje, a z drugiej widzi, jakie sprawy przekazują organizacje i firmy zarówno do mieszkańców, jak i do niego. Wygodna komunikacja z sołtysami i radnymi dopełnia listę funkcjonalności internetowych tablic. Wójt jednym spojrzeniem widzi, który z sołtysów nie odczytał jeszcze otrzymanej od niego wiadomości oraz jakie ogłoszenia opublikował na tablicy swojej wsi. Ogłoszenia można przeglądać na poziomie kraju, województwa, powiatu, gminy i wsi. Ścieżka do aktualnej tablicy jest widoczna na górze. Większą część tablicy wypełniają ogłoszenia, z których jako pierwsze są ostrzeżenia. Nad ogłoszeniami widoczny jest aktualny komunikat wójta, a po prawej dodatkowe panele i ikona logowania. Po kliknięciu konkretnego ogłoszenia widzimy jego pełną treść z grafikami, filmami, łączami do stron internetowych. Na dole jest data umieszczenia ogłoszenia, ścieżka prowadząca do aktualnej tablicy. Autor ogłoszenia i łącze do jego wszystkich ogłoszeń oraz kategorie, do jakiej ogłoszenie zostało przypisane. Po prawej widać licznik wyświetleń. Na górze kliknięcie pierwszej ikony zapamiętuje adres ogłoszenia. Można go przesłać znajomym przez e-mail czy SMS. Ikona obok umożliwia udostępnienie ogłoszenia na Facebooku, a ikona po prawej zapisuje ogłoszenie jako plik PDF na dysku. Oglądając ogłoszenia na tablicy wiejskiej, można szybko zobaczyć, co jest powieszone na tablicy gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Wybranie ikony strzałki na końcu ścieżki pokazuje panel filtry. Można tu wybrać kolejno tablicę wojewódzką, powiatową, gminną czy wiejską albo wpisać w wyszukiwarce nazwę gminy lub wsi i wybrać ją z listy. Każda tablica wiejska ma dwa widoki, lokalny i regionalny. W regionalnym widać wszystkie ogłoszenia opublikowane lokalnie w konkretnej wsi oraz wybrane ogłoszenia z gminy, powiatu i województwa. Na tablicy lokalnej są widoczne tylko ogłoszenia przyklejone właśnie na niej. Ogłoszenia można złożyć na tablicy, pokazując najpierw alerty i wyróżnione lub od najnowszych lub od najbardziej popularnych. O wiele więcej możliwości tablica udostępnia zalogowanym użytkownikom. Po kliknięciu na ikonę logowania pojawia się formularz. Najpierw wybierz, jako kto się logujesz, jako ambasador programu Wieś Plus, jako firma, organizacja lub przedstawiciel samorządu lub jako mieszkaniec dowolnej wsi. Wpisz adres e-mail i hasło ustalone w czasie rejestracji i kliknij przycisk Zaloguj się. Praktycznie wygląda to tak. Co nowego pojawia się na tablicy po zalogowaniu? Na Twoich ogłoszeniach pojawił się pasek z ikonami do jego edycji, usunięcia i polubienia. Na górze są przyciski do pokazania ulubionych przez siebie ogłoszeń i dodania nowego. Obok komunikatu wójta jest przycisk do jego zmiany, a powyżej dodatkowy panel samorządowy. Na górze tablicy jest wyróżniony aktualny komunikat wójta.
Jest on widoczny we wszystkich wsiach gminy. Nawet na smartfonie wójt może go w kilka sekund zmienić, a zmiany są widoczne natychmiast. Równie łatwo może napisać nowy lub użyć któryś z wcześniej opublikowanych. Na tablicy gminy testową widzę lokalne ogłoszenia ułożone od najnowszych. Jako wójt chcę dodać krótkie ogłoszenie widoczne na tablicach wszystkich wsi w gminie. Klikam przycisk Dodaj ogłoszenie. Jak widać, tylko wpisanie dwóch informacji jest konieczne. Trzeba dodać krótki tytuł i skrót ogłoszenia, resztę można uzupełnić później. Zostawiam domyślny obszar. Żeby ogłoszenie pojawiło się nie tylko na tablicy gminy, ale i na tablicach wsi w gminie, ustawiam termin wyświetlania ogłoszenia. Tylko wójt i sołtys może dodać ogłoszenia w kategorii informacje samorządu oraz wyróżnić je jako ostrzeżenia. Po dodaniu ogłoszenia pojawia się ono na tablicy jako ostatnio dodane. Do ogłoszenia łatwo można dołączyć zdjęcie, grafikę lub film. Wystarczy kliknąć ikonę edycji i wybrać plik z komputera lub telefonu. Wystarczy znaleźć na YouTube własny lub obcy film, skopiować łącze do niego i wkleić je do pola w ogłoszeniu. Na końcu wybieramy, czy ma się w ogłoszeniu na tablicy pokazać grafika czy film i zapisujemy zmiany. Potem można szybko zmienić, by zamiast grafiki na tablicy pokazał się film. Oglądający może go uruchomić bezpośrednio w ogłoszeniu lub zobaczyć na pełnym ekranie. Pełny opis można formatować w prostym edytorze, także na telefonie. Sam tekst można wpisać lub wkleić. Co zrobię? Po pierwsze, wyróżnię pierwszy akapit jako nagłówek. Po drugie, pogrubię fragment tekstu. Po trzecie, wprowadzę listę numerowaną. Po czwarte, zmienię tekst na łącze do strony internetowej. Po piąte, wprowadzę łącze umożliwiające rozpoczęcie rozmowy telefonicznej. Jako łącze wpisuje się wyraz TEL, dwukropek i numer telefonu. Po szóste, wkleję dwie grafiki z dysku i ustawię je tak, żeby zawsze wyświetlały się na 100% dostępnej szerokości. Po zapisaniu ogłoszenia zobaczmy efekty tych działań. Tekst jest sformatowany, grafika jest na swoim miejscu, po kliknięciu łącza przechodzi się do innej strony lub można nawiązać połączenie telefoniczne. Ciekawe ogłoszenia można przechowywać w ulubionych, w tej chwili mam takie 3. A dodaje się je klikając na ikonę serca bezpośrednio na tablicy. Lub w czasie oglądania pełnej zawartości ogłoszenia. Ulubione ogłoszenia są oznaczone czerwonym sercem. Mam już takich 5. Dodatkowo można pokazywać ogłoszenia na tablicy od tych najczęściej polubianych lub wyświetlanych przez wszystkich uczestników. Ciekawe ogłoszenia można polubić, a te, które nas nie interesują, można ukryć. W czasie przeglądania pełnej zawartości klikam ikonę Ukryj. Pozostałe osoby dalej je będą widzieć normalnie na tablicy. Natomiast ja zobaczę je ustawiając w panelu filtry zamiast domyślnego widoku, nieukryte, widok ukryte. W każdej chwili można pokazać normalnie ogłoszenie na tablicy klikając ikonę Pokaż.
Oczywiście trzeba zmienić widok na widok domyślny, czyli na nieukryty. W każdym ogłoszeniu można kliknąć przycisk Napisz wiadomość. Ogłoszeniodawca otrzyma informację, że ktoś do niego napisał. Może odpowiedzieć na zadane pytanie i utrzymać kontakt, na przykład z potencjalnym klientem. Autor ogłoszenia może czasowo usunąć je z tablicy dla wszystkich oglądających. Klika ikonę Zakończ publikację w wybranym ogłoszeniu bezpośrednio na tablicy lub oglądając jego pełną treść. Ogłoszenie zniknie z tablicy, zostanie przeniesione do archiwum. Ogłoszenia te dalej są widoczne dla wszystkich, którzy w panelu Filtry wybiorą archiwum. Autor może przywrócić ogłoszenie z archiwum na tablicę, klikając ikonę Aktywuj wpis i ustalając czas wyświetlania. Z widoku archiwum wraca się na tablicę, klikając na logo tablicy. Przywrócone ogłoszenie widać ponownie. Jako wójt gminy testową dodam i usunę ogłoszenie. W pierwszym kroku dodam krótkie ogłoszenie. Wystarczy wpisać dwie informacje, zapisać i wrócić na tablicę. W drugim kroku przeniosę je z tablicy do archiwum. W trzecim kroku usunę je z archiwum. W tym miejscu przy ogłoszeniu klikam na ikonę kosza. Dopiero teraz ogłoszenie na stałe znika z systemu. Dla każdej tablicy wiejskiej czy gminnej można stworzyć łatwy do zapamiętania i przekazania adres internetowy postaci wiesplus.pl/tablica/ dowolny wyraz, na przykład wiesplus.pl/tablica/testową. Wystarczy w panelu Filtry wpisać do pola na przykład nazwę gminy czy wsi i potwierdzić. Po otrzymaniu takiego linku każdy może wejść na konkretną, poleconą tablicę. Z pomocą telefonu można to zrobić jeszcze łatwiej, skanując kod QR tablicy dostępny w panelu Informacje. Taki kod można umieścić na nalepce i przykleić na tradycyjnej tablicy wiejskiej, albo dodać na ulotce i wyłożyć w sklepie, czy wydrukować na banerze i wywiesić na płocie. Tablica pozwala na proste zadawanie pytań wójtowi. Zaloguję się jako mieszkaniec wsi test. Wybieram typ użytkownika, wpisuję e-mail i hasło. W panelu Informacje wybieram Napisz do wójta. Mogę wpisać swoje imię i nazwisko lub zapytać anonimowo. Wpisuję treść pytania czy wniosku i wysyłam. Zalogowany jako wójt testowej w panelu Informacje wybieram Zobacz wiadomości od mieszkańców wsi. Pytanie mogę zostawić do swojej dyspozycji, usunąć je lub na nie odpowiedzieć. Moja odpowiedź zostanie opublikowana na tablicy gminy. Każdy może ją odczytać po kliknięciu Zobacz pytania i odpowiedzi. Wójt ma dostęp do panelu Samorząd. Widzi tu listę zarejestrowanych sołtysów i radnych. Łatwo może dodać sołtysa lub radnego i z nim współpracować. Klikając na poszczególne wioski, wójt ma dostęp do strony internetowej wsi i wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości prowadzonego w ramach programu Wieś Plus. Także widzi, ile każda wieś ma mieszkańców oraz ilu spośród nich się zarejestrowało na tablicy. Jest tu też lista aktualnych ogłoszeń sołtysa. Może szybko odczytać ich skrót lub pełną treść. Poniżej może wysłać wiadomość do wszystkich sołtysów z dołączonym plikiem, na przykład do wydrukowania. Wszystkie wysłane wiadomości są w archiwum. Po otwarciu każdej z nich wójt widzi, który z sołtysów już się z nią zapoznał, a kto jeszcze nie. Nazwy wsi są wtedy na żółtym tle.
panelu Samorząd Wójt może łatwo dodać sołtysów swoich wsi. Wystarczy wybrać wieś i wpisać adres e-mail sołtysa. Sołtys otrzymuje e-mail zawierający link i dane do logowania, e-mail i tymczasowe hasło. Link prowadzi do formularza logowania, sołtys kopiuje i wkleja e-mail i hasło. W zakładce Konto sołtys uzupełnia swoje dane, wpisuje imię, nazwisko, funkcję i numer telefonu. Potem może wkleić otrzymane hasło i wpisać dwukrotnie swoje. Po przejściu na tablicę w panelu Samorząd Sołtys widzi wysłane przez wójta wiadomości. Wójt może szybko wysłać informacje do wszystkich sołtysów. W panelu Samorząd wpisuje treść, tytuł ogłoszenia i opcjonalnie dołącza plik, instrukcję lub grafikę do wydrukowania lub przekazania. Wiadomość pojawia się w spisie wysłanych, a po otwarciu szczegółów widzi, że nikt jest jeszcze nie odczytał. Sołtys w panelu Samorząd widzi listę otrzymanych wiadomości. Zapisuje załącznik i zaznacza wiadomości jako przeczytaną. Wiadomość przenosi się do archiwum. Wójt w swoim panelu Samorząd widzi, że sołtys ten konkretnej wsi wiadomość przeczytał i wykonał. Wójt może na tablicy używać tablicy jak każdy mieszkaniec lub firma. Dodać wyróżnione ogłoszenia, w tym alerty. Łatwo zmieniać szybką informację, SMS, tweet. Otrzymywać pytania mieszkańców i publikować odpowiedzi. Łatwo rejestrować sołtysów i radnych ze swojej gminy. Pisać wiadomości do sołtysów i radnych z potwierdzeniem przeczytania. Rozmawiać na czacie z mieszkańcami, firmami, organizacjami, sołtysami, radnymi oraz innymi samorządowcami z całego kraju. Dlaczego warto używać internetowe tablice wiejskie? Jest to nowoczesna forma tradycyjnych tablic wiejskich. Wykorzystują je mieszkańcy, organizacje, firmy i samorząd. Są dostępne dla każdego na ekranie telefonu lub komputera. Mieszczą więcej ogłoszeń zawierających dłuższe opisy, zdjęcia i filmy. Ogłoszenia można polubić, zapisać i przekazać znajomym. Z każdym ogłoszeniodawcą można porozmawiać na czacie. Wójt łatwo pisze na tablicy szybkie komunikaty i publikuje ostrzeżenia. Sołtysi otrzymują od wójta informacje i pliki do pokazania na wsi.